Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. No i jak widzicie, pozmieniało się u nas trochę. Postanowiłam trochę wydać tych pieniędzy, które żeśmy, powiedzmy, zarobili dzięki Markowi, kawalerowi. No i rozbudowałam troszeczkę domek. Teraz Wam pokażę, co i jak. Więc tak, kuchnia... W kuchni mamy karaluchy. Kuchnia wygląda mniej więcej tak samo, tylko że przeniosłam stąd, że tak powiem, salon i została tu nam typowa kuchnia ze stołem po prostu. Łazienka została taka sama. Zapomniałam, że ty tu musisz iść do tego. Łazienka została w sumie taka sama. Tutaj właśnie przeniosłam, tu gdzie była sypialnia, przeniosłam telewizor i tą szafę grającą, więc teraz wygląda to w ten sposób. Tutaj obok zrobiłam jeszcze taką małą, powiedzmy, przybudówkę. Czekajcie, tylko poustawiam im rzeczy. Aha, bo ty idziesz te karaluchy. To ty potem skoczysz tu do łazienki. Możesz się nawet wykąpać. Ty później nie wiem, co będziesz robił, będziesz musiał trochę pograć. Okej, okay. I więc tak. Tutaj jest przybudówka z tym do ćwiczeń i z tym do wyrabiania tych dziwnych nektarów. Wow. I tak, postanowiłam zrobić dwie sypialnie, to znaczy jedną specjalną sypialnię dla naszej przywódczyni. Także ona od tej pory będzie sobie spała sama. Od czasu do czasu może kogoś zaprosić, ale na ogół sama. Natomiast tutaj będą spali wszyscy inni wyznawcy i członkowie sekty. Będą spali wszyscy w jednym pokoju. Tutaj przypuszczam, że się z czasem też nie pomieszczą, ale to się potem najwyżej rozbuduje, inaczej przebuduje i tak dalej. Mają dwie łazienki na razie. Przypuszczam, że to też z czasem się rozrośnie, bo łazienek zawsze pamiętam, że w Simsach brakowało. Więc na razie mają takie. Teraz tak, ty potem sobie będziesz tutaj robić gnomy, ty będziesz grał, a ty też byś musiała tą rozrywkę poprawić jakoś. Poglądasz sobie telewizję. Tu. Teraz przenosimy się tutaj. Tutaj jest taki długi korytarz, który prowadzi do różnych pomieszczeń. I tutaj znajdują się rzeczy do czarowania, umiejętności i takie tam. Czyli mamy tu naszego Gina, też trzeba będzie zagrać dzisiaj. I postanowiłam kupić ten do przygotowywania napojów, aczkolwiek obawiam się trochę, bo najgorsze, że kasy mi nie zostało aż tak bardzo dużo i będziemy musieli się postarać, żeby tego bogactwa sobie trochę naprodukować. W każdym razie, tutaj już mamy zaczątki pokoi dla naszych bóstw, czyli tutaj mamy pokoik dla bogini Many. Będziemy mieli tutaj z czasem pojawią się posągi, nie tylko obrazy, ale no i z czasem ten pokoik nabierze więcej rumieńców, powiedzmy, więcej dekoracji, ale no z racji tego, że nie mamy już zbyt dużo pieniędzy, to tylko postawiłam taki pokoik, żeby był i tam jakąś lampkę taką odpowiednią i ściany, no bo bogini miłości, to żeby było dużo serduszków. No i oczywiście czerwone drzwi. Czekajcie, bo oni mi chyba sprzątają. Dobra. Okej, okay, ty sobie grasz. Super. Ty byś musiała jeszcze później posprzątać. Albo ty posprzątasz, jak się już nagrasz. Okej. Okay. Tak więc tu i tu mamy pokoik taki... właśnie odmienny, specjalnie dla Akuhei. Odpowiednie drzwi, takie z czaszką. Grobowa tapeta. Jakieś kamienie takie i nasza figurka. Także tutaj
oba posążki mają swoje jakieś pokoje, swoje elementy, natomiast no, jeszcze za dużo tutaj rzeczy nie ma. Ale myślę, że jakoś to już wygląda, powiedzmy. Z czasem na pewno będzie coraz lepiej, bo wiadomo, będziemy zarabiać więcej i tak dalej, i tak dalej. Dzięki naszym wyznawcom, oczywiście. Dobra. Ty sobie grzecznie będziesz wyrabiać krasnale, bo musisz się nauczyć techniki. Zobaczmy ciebie. Aha, i oczywiście Markowi Kawalerowi zmieniłam strój. Bardzo się zastanawiałam, jaki mu wybrać, ale ostatecznie padło na ten. Jest naszym takim w sumie niewolnikiem, tak nie do końca. Oczywiście jest naszym wyznawcą i pomocnikiem bardzo wielkim, ale no, odpowiedni strój do tej pracy musi być. Boże drogi, to będzie zła seria. Okej, ta się wygrzewa. Waniona potem idzie do pracy. Niestety będziemy potrzebowali jeszcze dwóch przyjaciół do tej pracy i to jest pewnego rodzaju problem. Będziemy musieli się o to postarać też, bo oni oczywiście jak przystają do naszej rodziny, to nie mają, to przestają być jakby naszymi przyjaciółmi rodziny i tak dalej. Okej, dobra, możesz wyłączyć i teraz będziesz sprzątał, chociaż w sumie możesz jeszcze sobie zjeść, byś też mogła jeszcze zjeść, a potem będziesz robić gnomy dalej, a potem będziesz sprzątał, bo tu oczywiście musiałam wynieść wszystkie talerze z tego domu. Tu sprzątnij, tu sprzątnij. No. Okej, okay, ty co, oglądasz? Ty lubiłaś kreskówki, z tego co pamiętam. No, zaraz przyjedzie. A! Nie no. Dobra, ale to chociaż wyłącz ten telewizor, a potem jedź do pracy. Dobrze. No, także mamy sporo nowych, ciekawych rzeczy. Wiesz co, może najpierw jeszcze skorzystaj. Jemu na razie pracy nie będziemy znajdować. On jak tu wykona wszystkie elementy, będzie się uczył gotowania. I na razie będzie się zajmował domem. Jak przybędzie nam może kolejna osoba, to ta kolejna osoba też znajdzie pracę i zastanawiałam się, czy może właśnie nie tą okultystyczną. Też by było w sumie ciekawie. Aha, no i w kuchni chyba też im kupiłam nowe rzeczy tutaj, lepszą lodówkę i lepszy piekarnik. To nie wiem, czy o tym mówiłam, chyba nie. Teraz nie wiem, gdzie ty jesteś. Aha, jeszcze musisz się skorzystać. Nie śpi. Pościel łóżko. Kurde. Pościel łóżko, pościel łóżko. Dobra. I co jeszcze ty musisz zrobić, mój drogi? Dobra, na razie chyba nic. Więc możesz się zacząć uczyć gotować. Trochę za dużo czasu ci schodzi na to wszystko, moja droga. Ja ci muszę powiedzieć, że to... Ile to za 26? No tak sobie. Czy nie lepiej byłoby się pouczyć techniki stąd na razie? Okej,
tylko rozrywka pada, to jest najgorsze. Dobra. Ja mu jakoś leci. Ten się szybciej uczy, bo na samym początku. Dobra, i sobie pograj na razie. Ty się jeszcze możesz pouczyć. No idź grać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Zofia przyszła. Ty, moja droga, byś się musiała pouczyć tej charyzmy i inwencji. Gdzieś dawałam wam lustro tutaj. Dobra, ćwicz sobie przemówienia. O, co to? Co znowu nam przyszło? To znowu jakieś... Nie wiem, czy... Dobra, nie wiem. Dziwne zdarzenia w naszym dziwnym miasteczku. Dobra. Skoro to ogarnęłaś, to teraz inwencji. My nie mamy tej sztalugi. Ja ją sprzedałam, prawda? Kurde. To klops straszny. Z czego jeszcze mogę się inwencji uczyć? Chyba z niczego. O, kurczę. Dobra. Gdzie masz sztalugę? Dobra. Niech ci będzie, że ją postawię ci tutaj. Masz, maluj. Dobra, ty już też przestań się uczyć i możesz włączyć i trochę się rozluźnić. O, super. No to może w sumie się pouczy jeszcze trochę. Aha, nie, wszyscy do modlitwy, do modlitwy. W ogóle zapomniałam pograć. Do modlitwy. Już. Jedno, drugie. Jedno, drugie. Tylko wyłącz ten komputer. Już. Wszyscy. Aha, to też... Dobra, później wyłączysz ten telewizor. Już, hops, 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 hops. Jaka kolejka. Aha, widzę, że macie problem. No co ci się nie podoba? Aha. Aha. Ja wiem, że ten pokój jest za mały dla dwóch Simów, ale no bez przesady, hej. Dobra, ty musisz iść spać, bo ty musisz iść do pracy. Spróbujemy ci ogarnąć tych przyjaciół. Ty, czy masz jeszcze coś do sprzątania? Weź to jeszcze pozmywaj stąd. I to możesz wyrzucić, bo jutro będzie śmierdzieć. Okej, okay. I teraz nie wiem. Dobra, ty idź tu spać, ty idź tu spać. A ktoś wyłączył ten telewizor? Dobra, on to wyłączy. Okej, okay. I ty też w sumie jesteś śpiąca, ale może... Skorzystaj, spuść wodę, weź prysznic, co trzeba będzie sprzątnąć. A tu mi nikt nie pościelił łóżka. Co za bezczelne barany, no. Idź spać. Zasypiaj. Obudź się. Idź do łóżka. Please. Wiem, że jesteś śpiąca. Idź do łóżka.
I z Jeanem znowu zapomniałam pograć, kurczę. Ech, mech, mech. Trzeba to też ogarnąć. Okej, ta się jeszcze wysypia. Już pewnie wstanie, jak zrobią śniadanie. No, ty masz więcej gotowania, ale to tamten teraz będzie gotował, więc oddajesz mu swoją pałeczkę, że tak powiem. Pójdziesz tu skorzystać, spuścić wodę i wziąć prysznic. A ty wstajesz i będziesz podawał śniadanie, mój drogi. Ty na razie nie wstawaj. Właśnie, szybkucha miałam jeszcze kupić. Też by się nam przydał. Ile to kosztuje? 220, że nie jest najgorzej. Bo dzięki temu będzie szybciej przygotowywał te posiłki. I tak wszędzie te drzwi pootwierane zostawiliście. Okej, ona na razie niech jeszcze śpi. Ty po sobie pójdziesz później do łazienki. O, możesz się wykąpać. Już nie wiem, czy dwa razy nie będziesz musiał zjeść. Dobra, na razie zostaw. No, w sumie się najedli. Dobra, to ona może posprzątać. Ty już wstajesz. I też sobie zjesz. Ty sobie zjesz dwa razy. A co? O, towarzystwa też ci brakuje. Okej. Okay. Tobie trochę rozrywki brakuje, więc w sumie mogłabyś sobie coś pooglądać. Ty, jak się ogarniesz, to pościelisz wszystkie łóżka. Wow. Czemu mi dźwięk zniknął? Najne, złe rzeczy. Dźwięk mi zniknął. Dobra, czekajcie. Zaraz spróbuję to naprawić. Zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Dźwięki wróciły. Musiałam zrestartować grę, nie wiem czemu. A, coś się popsuło. Dobrze, trzeba będzie was tutaj jakoś poogarnieć. Ja sobie... W sumie ty się możesz uczyć dalej gotowania. A ty, moja droga, pograsz z Jeanem, a potem pójdziemy... może do miasta, kurczę. Spróbujemy zarobić trochę magimonów, żebyśmy mogli ten pył w końcu kupić. O, ty już super. Z tą rozrywką, o której ty masz ten... 11. Co ty jeszcze możesz się pouczyć? Może wyłącz i poćwicz. No, może ci się przydać później. Nie, ty nie sprzątasz. Dobra, to on później może posprząta jeszcze. Okej, nowe rzeczy. A, nie zdąży pozmywać tego drugiego talerza. Dobra, zobaczmy, co tym razem nam się trafi. Mam nadzieję, że coś dobrego, bo ostatnio to było same złe rzeczy. No, oprócz jednego razu, który ostatnio żeśmy robili, bo wtedy akurat nam się trafiło z tym bogactwem. O, akurat tam przyjaciele potrzebni. Dobra, ryzyk fizyk. Oby się udało.
Ja bażarę! Jej! Udało się! I to ten, który nas tak nie lubił, Henryk Ćwir. Dobra, to jeszcze z nim pogadamy trochę. Żeby nam nie minęły te. Wow! Czemu mi tak wydalanie spada? No dobra, ty idziesz do pracy, sio. Dobra, przytul go. I skorzystaj i skocz w dziurę. Kurczę, rozrywki mamy słabo, ale... Miejmy nadzieję, że to się jakoś zniweluje. No! Naprawdę? Czy ty nie możesz... No, what the fuck? To jest moja łazienka! Spadaj! Co za koleś? Tak, chcę wpaść do dziury. A co, chcę uciec z tego psychiatryka. na jasnej stronie tu. Miejmy nadzieję, że uda nam się tyle zarobić, żebyśmy mogli w końcu... Aha, a ty będziesz popylać w tej piżamie, tak? Myślałam, że się przewierzę. Ale to chyba przekracza inteligencję do Sims 1. Ale przynajmniej tu się przebrała. Nie będzie w piżamie występować. Ale ciekawe, czy teraz się uda, bo mam wyższy poziom techniki. Nie. Jeszcze za słaby. No, już powinno się udawać. Gdzieś mi się wydaje, że to jest chyba zależne też od nastroju. Dobra, jednego przyjaciela dla niej mamy, ale jeszcze drugiego będzie potrzebowała. Kurczę. Nie damy rady chyba wszystkiego załatwić dzisiaj. Dobra, polecimy z tym trochę do przodu. Dobra, i wystarczy na razie. Zobaczymy, ile to nam dało kasy. Jej! Tak, i w piżamę z powrotem. 60 tylko, buu. No dobra, ale powinno nam wystarczyć. W międzyczasie porozmawiajmy z Basią. Może uda się ją zaprzyjaźnić, a przy okazji później możemy ją zaprosić do naszej wspaniałej sekty. Tylko, że jest teraz w kiepskim nastroju, więc nie wiem, jak to będzie szło, ale mogę ją obrazić. A tego nie będziemy robić. Więc wiesz, Basiu, jakbyś miała ochotę pograć w tenisa, to znam taką fajną sektę. Boże drogi. Nie, nie mamy tenisa, ale mamy piłkę nożną. Na pewno jesteś zainteresowana piłką nożną. Nie? A chcesz występować w filmach? Też możemy ci to zapewnić. Jasne. Nie? Nie może... Aha, bo nie może być gwiazdą, zapomniałam. No tak. Ale mamy dużo pieniędzy. Mamy dużo pieniędzy, więc możemy się trochę podzielić. Oczywiście, jak ty podzielisz się swoimi. Tak, wiem, brakuje ci rozrywki. No. Pogadaj z nią jeszcze chwilę i tak. Swoją drogą... Zaczepia kobietę jakaś laska w piżamie i... Nie będziesz brzmiała, Anastazjo, zbyt wiarygodnie. Tak, swoją drogą. O, kupmy sobie ten popcorn.
lubię popcorn. I potem możemy wskoczyć do dziury w inne miejsce. Co, teraz o modzie, tak? Moda i te sprawy. To ją nie interesuje. Za to jedzenie jak najbardziej. Ta nie lubi jedzenia, więc pewnie nie będzie gotować. O przestępstwach jak najbardziej. Wiesz, bo w naszej sekcie musimy no jakoś zarabiać, więc no. Będziesz musiała się przechadzać od czasu do czasu po domach, zabrać coś mniej lub bardziej wartościowego i takie tam. No, za wiele ci to nie dało. Tak, wiem, jesteś śpiąca. Oni śmiesznie składają te pudełka tu. Tutaj chyba musiałam iść po ten pył. Jest diamentowy pył, w końcu. W końcu. Już chyba wszystkie inne rzeczy mamy, ale zaraz to zobaczę. Potrzebujemy pszczeli wosk, gumowy kurczak i pył diamentowy. Dobra, pszczeli wosk mamy. Tak, gumowego kurczaka nawet 3. Spokojnie powinno wystarczyć. O, możesz pooglądać. Nie? O, ktoś tu zepsuł toaletę. Okej, no to lecimy do domu w takim razie. Ona jest i tak zbyt zmęczona i w ogóle wszystkiego jej brakuje, żeby z kimkolwiek się zaprzyjaźniać. To jest niestety minus. Ale znajdziemy dla tamtej jakiegoś przyjaciela w końcu. Okej, jesteś trochę głodna, więc w sumie mogłabyś to zjeść. Ty się grzecznie uczysz, tak? Nie widać ci paska. Oszukujesz coś. Dobra, zjesz sobie, pójdziesz skorzystać, spuścić wodę i wykąpać się? Nie, niekoniecznie. Chociaż nie, bo musisz się napić kawy. Dobra, to pij kawę. Ćpaj kawę. Dobra, teraz widać pasek. Dwóch? Nadal? Nie śpi. Dobra, później zjesz. No może on był naszym przyjacielem? Też mi się wydawało, że nie był. Hej, to jest oszustwo. Dobra, dobra. Idź się ćpaj. O, dobra, ten już ma dosyć. Weź z nim, nie rozmawiaj. Chociaż towarzystwa ci też brakuje, no ale dobra, niech się będzie. Albo weź zjedz to i potem najwyżej zrobisz coś nowego. Bo ona sobie sama zrobi, nie wiem. Zastanów się jeszcze, jak to ogarnąć. Potem będziesz musiał posprzątać, oczywiście. Co się tu dzieje? Trudne sprawy. No, skorzystaj, spuść. Wykąp się. Boże, ale się przyssał. Teraz ten jest zmęczony. Zostaw go. Wiem, powinnam go wyprosić, ale
Dobra, zrobię to. Ha, bo on pewnie dlatego, że jest zmęczony. Weź go, wyproś stąd. Wyłącz ten komputer. Może też się kawy napij. Trzy razy. Nie ma ci kto zrobić jeść. Nic nie chcę mówić. O, może spróbuj przygotować napój. Bardzo często wychodzi niebieski, więc w sumie... O, brudna wanna. Więc może akurat niebieski ci się trafi. Jeszcze to bogactwo musimy przygotować. Kurczę, ja chcę bogactwo. O, Zofia przyszła. Wszyscy są głodni. Zofio, przygotuj żarcie. Dobra, przynajmniej nie umrzemy z głodu, bo Zofia zarabia jakieś konkretne pieniądze. Czerwony! Zrobiła. Tylko jeszcze niepełny. No, przyszła po żarcie, oczywiście. A ty weź to sprzątnij i też weź sobie talerz. I potem się wykąpiesz. Jezu, znowu te karaluchy. Aha. Czemu nie iść? Ja wiem, że dałam ci karaluchy do zabicia, no ale come on. Okej, i ty może dokończ ten... Albo nie, dokończysz go później, natomiast najpierw... Będzie nam potrzebny jeszcze jeden stolik tego typu. I tutaj dodamy pszczeli wosk, gumowy kurczak i pył diamentowy. O, każdy ma co robić? Wy tam pozmywacie pewnie i tak dalej. Ty jeszcze będziesz musiała skorzystać z toalety. I pójdziesz spać, i w sumie ty też pójdziesz spać potem. Wszyscy zmęczeni. Aha, a nikt się nie modlił. No, co za ludzie. Przed spaniem jeszcze tu. Tu. I tu. I ty. Proszę bardzo. A ja później. Ha. Stwórz zaklęcie! Dajcie mi bogactwo! Bo musimy kończyć odcinek. Boże, co ryczysz? Źle ci tu? Masz żarcie, dach nad głową. Czego jeszcze chcesz? Tak, deszcz bogactw. Chcę dużo deszczu bogactw. Dobra, i zaraz go wykorzystamy. Dajcie mi dużo pieniądzów. Jej! Co tu aż... Aha, bo to jest kufer. Dużo pieniądzów! Dużo pieniądzów! Nie, ty też musisz tutaj się ponamyślać. Szkoda, że to się nie odnawia. Ona nie wejdzie do łóżka tutaj, będzie musiała to zdepozytować, te pieniądze.
Ile pieniądzów? O, nawet w łazience mamy pieniądze. Ale patrz, patrzcie, u Akuheja nic, nie? Tylko u Many. A, pieniądze ci przeszkadzają. Tak, i na razie idź spać. Potem będziemy się... Potem będę resztę pieniądzów zbierać i przestawiać. Dobra. Wszyscy śpią. Super. Więc myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Trzeba coś zrobić z tą Zofią. Kurczę, nie wiem czemu pisze, że dwóch, skoro jeden nam się jakby zaliczył, ale może to... Może on był wcześniej naszym przyjacielem mimo wszystko. Nie wiem, to jest takie trochę dziwne. Ciekawe, czy jakbym go straciła, to by pisało, że na przykład trzech. Nie wiem. No nic, będziemy musieli nad tym popracować. Tutaj mamy napój miłosny, więc będziemy mogli kogoś zaprosić, ewentualnie też go przekabacić. Jeszcze będziemy mieli ten cios miłości w sensie zaklęcia, więc z tego też możemy pokorzystać. To będzie łatwiejsze, no i jakoś damy radę. Jeszcze będziemy musieli się pouczyć tej techniki najlepiej na maksa, bo wtedy na najwięcej będzie zarabiać na tych przedstawieniach. O. Na razie mamy kupę kasy wszędzie. Okej, dobra. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się domek podoba. Na razie nie jest może jakoś bardzo okazały, ale zmierzamy ku temu, żeby taki był. Na razie jest wszystko jednopiętrowe, ale myślę, że z czasem właśnie dom będzie dwupiętrowy i te sypialnie wszystkie przeniesiemy na drugie piętro. Natomiast tu na dole będą różne pokoje do interakcji, że tak powiem. Czyli na przykład jeden będzie taki magiczny, właśnie jeden z umiejętnościami jakimiś konkretnymi, jeden do rozrywki. Właśnie chciałabym, żeby wszędzie, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich przedmiotów w grze, takie szczególnie, które dają no, jak najwięcej konkretnych zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza do rozrywki, bo to jest zawsze problem. No, a reszta to się potem z czasem okaże wszystko. No. Także to tyle z mojej strony. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Enklawy Marzeń. Cześć!